Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Drodzy Państwo, często mówimy o wojnie na Ukrainie, o agresji rosyjskiej na to państwo, o tym dramacie, który rozgrywa się u naszych wschodnich sąsiadów, ale też nie sposób uniknąć pytań o bilans zysków i strat, jakkolwiek bezdusznie to nie zabrzmi, ale wiemy, że taka jest złożoność świata, taka jest specyfika gry na arenie międzynarodowej i pewne państwa z pewnością będą zyskiwać na tym, co się dzieje, pewne będą tracić, a o tym będę rozmawiał właśnie z państwa i moimi gośćmi, a są nimi Jarosław Wojtas, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. I dr Stanisław Niewiński z Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry. Cześć Aleksandrze, dzień dobry państwu. Widzimy się, słyszymy doskonale. Panowie, to jak należy w takim razie patrzeć na to, co się dzieje na tej arenie międzynarodowej w obliczu zagrożenia wojennego? My pytamy o to, czy Zachód traci na wojnie. No właśnie, traci, nie traci, wreszcie która część tego Zachodu? Anglosasi, kontynent europejski? Kto tutaj, można powiedzieć, jest zwycięzcą? Kto jest przegranym przynajmniej na stan obecny? Jarosław Wojtas, prosimy. Zależy, w jaki sposób spojrzymy na ten konflikt i straty oraz zyski. Jeżeli chodzi o zyski polityczne, to ewidentnie Zachód się skonsolidował. Zachód wszedł w nową fazę integracji. Pozbył się złudzeń, wiele państw i elit zachodnioeuropejskich pozbyło się złudzeń. Jest w stanie dzisiaj lepiej, skuteczniej diagnozować tę sytuację. Też ta konsolidacja militarna i polityczna sprawia, że będzie później bardziej odporny na te kluczowe zagrożenia i zagrożenia, jakim jest Federacja Rosyjska. Natomiast nie ma co ukrywać, że w kontekście gospodarczym to mamy do czynienia z wysoką inflacją w całej Unii Europejskiej. W Polsce mamy do czynienia z deprecjacją złotego, mamy do czynienia ze wzrostem cen surowców. Także tutaj warto zwrócić uwagę, że rzeczywiście te koszty gospodarcze są poważne i wojna ma bardzo duży wpływ na sytuację gospodarczą na całym świecie, a szczególnie w Europie i w Polsce, kraju przyfrontowym, który wkłada najwięcej wysiłków w naszej części Europy we wsparcie sąsiadów z Ukrainy. Także z jednej strony mamy korzyści natury politycznej, z drugiej strony mamy oczywiście tutaj straty natury gospodarczej. Dlatego też powinno nam zależeć na jak najszybszym zakończeniu wojny i na pociągnięciu do odpowiedzialności władz Federacji Rosyjskiej, która musi ponieść materialną odpowiedzialność za straty, która wywołała, abstrahując od zbrodni oczywiście, od tego wszystkiego, co obserwujemy, po prostu finansowe konsekwencje tych strat, które ponoszą państwa wspierające Ukrainę, jak i konieczności odbudowy państwa ukraińskiego. Pytamy przede wszystkim o Zachód, ale jest z nami ekspert do spraw chińskich, dr Stanisław Niewiński. Stanisławie, bo nie będziemy ukrywać, że się już ładny kawałek czasu znamy. Jakbyś patrzył na to właśnie z perspektywy chińskiej? Czy w ogóle Pekin patrzy na to, co się dzieje w Europie, co się dzieje w państwach anglosaskich w kontekście wojny na Ukrainie? Czy widzi tutaj jakiś cień zagrożenia dla swojej pozycji gospodarczej? A może już to odczuwa, że jednak pewne konszachty z Kremlem jednak się nie opłacają? Są nieopłacalne zarówno w sferze wizerunkowej, politycznej, ale też i gospodarczej. Ja może teraz posłużę się takim przykładem z kręgu może nie popkultury, może sportu, kiedy na przykład Robert Lewandowski zrywa umowę z Huawei właśnie w związku z wojną na Ukrainie. Jak tego typu wydarzenia wpływają na politykę chińską? Czy Chiny czują, że tracą w starciu z Zachodem? O, Chiny tutaj tą kwestię analizują bardzo szczegółowo od samego początku konfliktu. Natomiast dzisiaj z perspektywy tych kilku miesięcy trwania wojny, trudno jest jednoznacznie powiedzieć, czy ten konflikt dla Chin jest bardziej opłacalny, czy też bardziej szkodliwy, ponieważ pojawiają się czynniki zarówno jednego typu, jak i drugiego typu. Na pewno z punktu widzenia Chin do jakiegoś stopnia tutaj pozytywnym aspektem tego konfliktu, jeśli można tak powiedzieć, jest ten fakt, że on siłą rzeczy Stany Zjednoczone mocniej zakotwiczył w Europie. W momencie, w którym Rosja atakuje Ukrainę, wzmaga tutaj potencjalnie presję na wschodnią flankę NATO, no to Stany Zjednoczone muszą w Europie być bardziej obecne, co dla Chin jest rzeczą pozytywną, ponieważ gdy Ameryka jest obecna w Europie, no to siłą rzeczy nie może w równym stopniu zainteresować się obszarem Indo-Pacyfiku. Chiny mają nadzieję, że ten czynnik będzie trwał bardziej długofalowo. Niemniej jednak są też i tutaj czynniki z punktu widzenia Chińczyków negatywne. Zachód, jakby nie patrzeć, tutaj mój szanowny przedmówca na to zwrócił uwagę, skonsolidował się w wyniku, prawda, rosyjskiej inwazji w Ukrainie.
I ta konsolidacja, no mimo wszystko, cały czas trwa. Chińczycy obawiają się tego, że skoro tutaj, prawda, Zachód konsoliduje się wokół Stanów Zjednoczonych, te stosunki głównych Stanów Zjednoczonych, głównych mocarstw europejskich są bliższe, to może to jakoś długofalowo doprowadzić do ochłodzenia relacji Chin na przykład z czołowymi gospodarkami Unii Europejskiej. Pewne procesy tego widzimy. Byliśmy świadkami ostatniego szczytu NATO w Madrycie, gdzie na temat Chin ze strony państw paktu padło kilka bardzo surowych, można powiedzieć, zdań, co dla Chin oczywiście jest rzeczą niebezpieczną. No i o czym warto też w tym kontekście pamiętać, pomimo tego, że Stany Zjednoczone niewątpliwie zakotwiczyły się teraz bardziej w Europie, na obszarze wschodniej flanki NATO, no to jednak kilka miesięcy temu byliśmy świadkami, prawda, tutaj pewnych inicjatyw amerykańskich w obszarze Indo-Pacyfiku, utworzenia nowej instytucji współpracy gospodarczej w tamtym regionie, więc Ameryka, pomimo jednak tego, że zaangażowała się bardziej w Europie, nadal na obszarze szczególnego zainteresowania Pekinu w Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej jak najbardziej obecna jest. Jak widać, problem jest niezwykle złożony. Ciężko tutaj wskazać jednoznaczne pozytywy, negatywy dla poszczególnych mocarstw, chociaż wydawałoby się, że podział świata jest tutaj jednoznaczny i klarowny. Warto zwrócić uwagę, że również polscy politycy bardzo zwracają uwagę na pozycję, na zachowanie poszczególnych państw, na ich postawę. Warto może zwrócić uwagę tutaj na opinię, jaką wyraził rzecznik rządu Piotr Miller. Prosimy teraz o tę wypowiedź. Niestety zarówno Francja, jak i Niemcy, dwa bardzo duże kraje unijne, zasadniczo pomyliły się co do intencji Rosji i to my powtarzaliśmy od dawna, już w listopadzie pamiętam rozmowy zarówno z Emmanuelem Macronem, jak i z Olafem Scholzem i wtedy było nadal widać niestety to zacietrzewienie, takie odbieranie Rosji jako równego partnera, partnera, który podziela te same wartości. To jest ogromna pomyłka. A warto zwrócić uwagę, że nie był to głos odosobniony, nie tylko Piotr Miller wypowiadał się w tym tonie, głos zabrała również była premier Beata Szydło i teraz poprosimy o tę wypowiedź. Jeżeli kieruje pan dzisiaj pod adresem, szanowny kolego, Polski te uwagi dotyczące tego, że powinny być wstrzymane środki finansowe dla mojego kraju, to proszę raczej zadzwonić do prezydenta Macrona czy kanclerza Scholza, bo oni dzwonią non-stop do Putina. I po tych telefonach między innymi doszło do ataków na magazyny żywnościowe w Ukrainie. Piotr Miller mówił o pomyłce Niemiec i Francji. Beata Szydło wypowiada się, może idzie o krok dalej, wypowiada się w bardziej chyba stanowczy sposób. Wskazuje tutaj na odpowiedzialność Macrona i Scholza, na to, że dzwonią do Władimira Putina, a skutki są jakie są. Pytanie do Jarosława Wojtasa. Proszę powiedzieć, jak należy w takim razie patrzeć na politykę Zachodu? Czy to jest tylko pomyłka, tylko kwestia nieprzewidywania pewnych oczywistych skutków działań Rosji? Czy może mamy do czynienia z celową polityką, być może z jakimś antyamerykańskim resentymentem wywiedzionym jeszcze z historii idei, czy może rzeczywiście jest to tylko kwestia prozaiczna, kwestia tego, że nie przewidziano pewnych skutków, pewnych efektów takich działań wobec Putina? Jak należy patrzeć na politykę tych państw? A może my jesteśmy naiwni, może my myślimy o jakichś pomyłkach, a te państwa kierują się swoim chłodnym, ściśle określonym interesem, którego po prostu nie mogą przedstawić na zewnątrz. Żeby jak najbardziej rzetelnie odpowiedzieć na to pytanie, trzeba precyzyjnie to ująć. Moim zdaniem część elit europejskich po prostu została skorumpowana przez Putina za pomocą bardzo różnych instrumentów, za pomocą zapraszania do dużych instytucji, rad nadzorczych, poprzez wsparcie różnych inicjatyw, niekoniecznie politycznych, ale bliskich polityce. Także warto zwrócić na to uwagę, że jest część elit europejskich, które uległo tak naprawdę Putinowi i które poprzez swoją postawę starało się uwiarygadniać, a nawet legitymizować jego politykę, paradoksalnie już po agresji na Ukrainę, które próbowały swoją postawą też przekonać, że istnieje przestrzeń do negocjowania czy rozmów z Putinem, tak jakby był to klasyczny partner do dyskusji, a nie agresor, który posuwa się do ludobójstwa, do ataków na obiekty cywilne, który prowadzi wojny, tak jak totalitarne państwa w XX wieku. Także warto zwrócić uwagę na to, że jest jakaś część elit europejskich, która uległa temu politycznemu, nie chcę mówić tutaj finansowemu,
może nie tyle szantażowi, co po prostu korupcji politycznej i rzeczywiście działała tak, jakby Putin był takim politykiem czy przedstawicielem tutaj światowych elit, jak każdy inny polityk. No i miało to konsekwencje, chociażby w opóźnianiu pomocy militarnej, czy w słabszym wsparciu politycznym Ukrainy. Miało to właśnie konsekwencje w tym żenującym podejściu i w pewnym sensie zatruwaniu sfery informacyjnej, to znaczy wprowadzaniu takiej atmosfery nie tylko niestabilności, co zastanawiania się, czy należy dyskutować z Rosją, czy należy rozmawiać z Rosją, czy po prostu wspierać Ukrainę w obronie przed tą agresją. Także warto zwrócić uwagę, że część zachodnioeuropejskich elit po prostu została skorumpowana politycznie. Natomiast na co jeszcze warto zwrócić uwagę, że bardzo, bardzo intensywnie opinia publiczna zarówno w Niemczech, jak i we Francji naciskała na elity, na polityków, którzy się wahali. Czyż wprost wyrażano opinię, że po prostu wstyd czy dziennikarzom, czy przedstawicielom trzeciego sektora organizacji pozarządowych za to, jaką postawę przyjęła część elit, chociażby w Niemczech. Także myślę, że tutaj bardzo dużo zadziało się pomimo tego faktu, że część elit europejskich została skorumpowana przez Putina. Natomiast też chciałbym zwrócić uwagę na to, że jednak bardzo, bardzo silne starania polskiej dyplomacji, też wizyty w Ukrainie, też to werbalne, ale też polityczne i gospodarcze wsparcie Ukrainy przez władze polskie stały się dobrym przykładem, bo później też przedstawiciele innych państw, które też przedstawiały takie wahające się postawy, pojawili się ci politycy w Ukrainie. Także należy zwrócić uwagę, że to wszystko ewoluuje w dobrą stronę, a ci politycy, którzy nadal uważają, że z Putinem należy rozmawiać, mogą odejść do historii, ponieważ skala zbrodni, skala agresji, którą obserwujemy na Ukrainie, nie znajduje żadnych wytłumaczeń. Nikt to potrafi dokonać racjonalnej oceny tej sytuacji, nie będzie w stanie absolutnie poprzeć tego typu polityki. Także fatalna diagnoza, która dokonano z polityków, którym przesłoniły oczy czy racjonalną analizę właśnie pieniądze, które być może razem z ropą i gazem płynęły do Europy. I to jest właśnie ten problem. Ale tutaj myślę, że nastąpi bardzo szybka korekta i ci politycy, którzy jeszcze nie zmienili swojego zdania czy swoich postaw, będą zmuszeni po prostu przez postawy wyborcze obywateli własnych państw albo do odejścia, albo do dokonania takiej korekty. No rzeczywiście czasami ta presja wyborcza wywołuje skutki, o których wcześniej rządzący nawet nie pomyśleli, to czasami odwraca zupełnie ich politykę, ale skoro mówimy o różnych postawach przedstawicieli państw zachodnich, ja jestem ciekaw, jak to jest odczytywane na świecie, jak to jest na przykład odczytywane na Dalekim Wschodzie, jak na to patrzą Chiny, czy Chiny patrzą na Zachód jako na monolit, czy raczej jako ten podzielony obóz, czy w ogóle te animozje między Europą Środkowo-Wschodnią a państwami takimi jak Francja i Niemcy są dostrzegalne dalej? Czy może tylko te tarcia między Warszawą a Berlinem, czy też między Warszawą a Paryżem, to tylko jakiś regionalny spór, na który świat nie zwraca uwagi? Pytanie do doktora Niwińskiego. Zdecydowanie Chiny w swoim odbiorze świata zachodniego spoglądają na niego nie jak na monolit, a jak na, powiedzmy, pewien obóz, którego poszczególni gracze mają często rozbieżne interesy. Tutaj w tym kontekście szczególnie, można powiedzieć, Pekin zwraca uwagę na pewne różnice, prawda, w interesach pomiędzy z jednej strony Stanami Zjednoczonymi, zaś z drugiej strony najważniejszymi państwami Unii Europejskiej. Tutaj w pewnych planach Chin taką dosyć, myślę, wygodnym rozwiązaniem byłaby sytuacja, w której Stany Zjednoczone i Unia Europejska były w jakiś sposób ze sobą skłócone, ponieważ to Chińczycy sami tego nie ukrywają. Dla nich bardzo pozytywną sytuacją byłoby, gdyby Unia Europejska stała się takim kolejnym biegunem na arenie międzynarodowej, który jakoś, prawda, tutaj wchodziłby w spory i konflikty ze Stanami Zjednoczonymi, w ten sposób osłabiając ich pozycję na arenie międzynarodowej. I tutaj musimy postawić kropkę. Niestety ogranicza nas czas. Doktor Stanisław Niwiński, Uniwersytet Opolski, i Jarosław Wojtas, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, byli państwo i moimi gośćmi. Dziękuję serdecznie bardzo. Panom dziękuję, życzę dobrego dnia. Dziękuję również państwu i zapraszam już na kolejne nasze spotkanie. Do zobaczenia.